Cieszyński Teatr ponownie gości wielopokoleniową grupę aktorów-amatorów z zespołu teatralnego działającego przy parafii świętej Elżbiety w Cieszynie. Do 2 kwietnia wystawiany będzie najbardziej przejmujący spektakl wyreżyserowany przez siostrę Jadwigę Wyrozumską Misterium Męki Pańskiej. O, można. 30 jest. Judasz mówi, że 30. Jest 30 srebrników. 30 srebrników, zgadza się. No rola Judasza. Trudna to rola? Na pewno, jak każda inna, ale fajnie. Ja się cieszę z tego, co mam. Że mam pieniądze i najważniejsze, że później jakoś się do tego bojaźliwie ustosunkuję. Na końcu niestety, ale z okrzyk rozpaczy, no i wieszam się. No właśnie, ale jak to jest wcielać się w taką rolę? Jak pan się do tego przygotowuje? No ja tutaj akurat, tak jak tu, nie wiem, któryś z kolegów mówił, już zastępuję go, bo on już nie grał tej roli. Ja jakby wcielam się w jakąś taką historię człowieka, który ogromnie przeżywa, żałuje, co zrobił, że nie wierzył, że widział, że oglądał i nic nie rozumiał. Że tak jak mówię, Pan Jezus stał się jakby takim, no przez Niego, olbrzymie cierpienie przez Niego spowodował. No i taka refleksja na końcu, prawda, gdzie mówi, że nie trzeba było nic, wystarczyło tylko uwierzyć. Uwierzyć i otworzyć serce na Jego miłość i wszystko sprawę załatwię. Pierwsze podejście mieliśmy z dziećmi przy okazji jasełek, no a w tej edycji wciągnięto już mnie. No właśnie, no to jak tutaj przed tym pierwszym właśnie występem? No stresująco mocno, na pewno, trema jest, no ale jesteśmy dobrej myśli. No a to dlaczego się pan zdecydował? Tak namówili, czy po prostu chciał się też pan sprawdzić? No jedno i drugie. Wyzwania są po to, żeby je podejmować, nie? Więc to chyba temu, a poza tym jakaś taka może potrzeba też, żeby coś więcej zrobić. W jakiej roli dzisiaj, no i jak wyglądały te przygotowania? W roli dzisiaj apostoła, ale też może i diabła. Przygotowania? No, kilka prób. Zapoznanie z tekstem, scenariuszem. Który raz już tutaj bierzesz udział? Ty gram od dziecka, jako Jezusek mały, no i tak to teraz. Czyli od małego Jezuska, od samego początku jesteś tutaj. To co, to już pewnie wszystkich znasz, to taką jesteście jedną wielką rodziną, co? Tak, w większości. Coraz więcej nowych osób dochodzi. A to w której roli czułeś się najlepiej? Tego Jezuska to nie pytam, bo to jeszcze taki mały byłeś, ale miałeś jeszcze jakieś inne role? Nie, no tam pastuszek i tak, no i ty, no tam jeszcze wnuk, tam była tak jedna rola. Mhm. Czy a kto tu jeszcze występuje też, bo to tak rodzinnie mówiłeś? No tak, moja babcia, dziadek 2 lata temu grał jeszcze Mojżesza, mój tata właśnie zaczął grać Piotra. Trochę dawno. Kto jeszcze? Mój brat jeszcze kiedyś grał. Większość kuzynów, kuzynek. No i no tak, większość rodziny. No. Tak. To od razu pytam właśnie o te nowe stroje. Tak. Na dzień dobry, bo są jakieś nowe, przepiękne, jak tu siostra mówiła. Tak, są. Oczywiście no, stroje nie są zupełnie najważniejsze w tym, co się chce przekazać, ale one mają pomóc w przekazaniu tego piękna, bogactwa. To, co Pan Jezus powiedział, Pan Jezus przemawiał w przypowieściach, w obrazach i w ten sposób chciał przybliżyć prosto, ale chciał pokazać bogactwo nieba. Te rekwizyty, właśnie te szaty, te stroje, skąd tutaj do Was trafiają? Tylko z Ziemi Świętej. Już mamy wszystkie. No trudno powiedzieć, Pan, który nagrywa, również jest świadkiem i sam przywoził stroje. Więc każdego roku, jak jedziemy, każdy z uczestników mojej pielgrzymki musi sobie przygotować miejsce w walizce, że z powrotem przywiezie strój jakiś do przestępu, inaczej byśmy tego nie przywieźli. A ubrać 200 osób, czyli oni się muszą przebierać jeszcze, no to jest, tego trzeba dużo i to dlatego przez lata gromadziliśmy. No ale dla mnie najważniejsze jest to, co przekażą w Ewangelii dla wszystkich, dla nas na scenie i dla wszystkich widzów. Siostro, jeszcze jakieś nowości w tym roku? To znaczy na pewno są ubogacone
jakoś staramy się wzbogacać te sceny. Natomiast byłaby możliwość do dołożenia scen, tylko nie wyszlibyśmy z teatru. Mam takie jeszcze marzenie, żeby scenę z Samarii, z Nablusu, z Studnią Jakubową ukazać. Może to w przyszłości zrobimy, może w przyszłym roku już, ale myślę, że dojdzie do tego. Siostro, właśnie, czyli te stroje, rekwizyty to jedno, ale to przeżywanie tej męki pańskiej jest ważne. Na pewno, ja przygotowując ich, zresztą nie tylko ja, inni, którzy dają ten wkład, zwracamy na to uwagę, że ma to być dla nich przeżycie. Ja się cieszę, że tyle osób już z zespołu było w Ziemi Świętej, ale moim pragnieniem jest, aby każdy tam dotarł. Wtedy zupełnie inaczej na scenie oddaje to. To jest jedna sprawa. No, a druga sprawa, zauważyłam, że w tym roku bardzo dużo młodzieży mi się dodatkowo zgłosiło i dzieci. Państwo widzieli, ile jest w tej chwili, a to nie są jeszcze wszyscy, ile jest w tej chwili na scenie. A to jest piękne, bo dzisiaj jak wszyscy na młodzież narzekają, to my właśnie ich tu garniemy. One są, to jest piękna młodzież, dobra młodzież. I za to chcę podziękować tej młodzieży i tym rodzicom, którzy ich wychowują. To jest takie właśnie, jesteśmy tu razem. Ale mam taką młodzież, która ze studiów, jak przyjedzie, nawet na wolne, już nie ma tam wykładów, to przyjeżdżają i stają na scenie. To dla nich jest strój przygotowany, zawsze. Zawsze są zapasowe stroje. Kto przyjedzie, może się ubrać i wyjść na scenę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.